Cześć, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, poopowiadać i pokazać, w jaki sposób zintensyfikować efekt rozświetlenia na policzkach. Podejrzewam, że duża część z Was, tak jak ja, bardzo lubi mieć świetliste policzki przez cały rok, nie tylko latem. I często jest tak, że nie mamy konkretnego rozświetlacza, albo mamy na przykład jakiś cień, który fajnie by nam pasował w makijażu danym jako rozświetlacz, bo ma na przykład zabarwienie bardziej różowe, czy bardziej złote, czy bardziej srebrzyste, a nie do końca on się sprawdzi jako rozświetlacz, bo na przykład jest za słabo napigmentowany. Pokażę Wam też, jak na przykład nadać trochę inne życie produktom, których może już niekoniecznie używacie. Pierwsza technika intensyfikacji rozświetlacza to jest nakładanie go warstwowo, czyli na mokrą bazę nakładamy suchy produkt rozświetlający. To jest taka sama zasada jak przy nakładaniu po prostu fluidu podkładu, a następnie pudru, czyli intensyfikacja makijażu poprzez takie warstwowe nakładanie suchego produktu na mokry, podbijanie pigmentacji, innymi słowy, bazą mokrą, kremową. I do tego możemy wykorzystać różne produkty, ale ja akurat Wam dzisiaj pokażę cień w kremie Color Trend, to jest odcień White Shimmer, widzicie, taki przepiękny, zmrożony, fajny odcień dla osób, które są bardzo blade i te produkty też same w sobie, one będą fajny rozświetlacz stanowić. To jest, jak wspomniałam, produkt dla osób bardzo bladych albo dla porcelanowej cerze, o chłodnym typie urody, które lubią po prostu tego typu rozświetlacze. Drugi pomysł, który dla Was mam, to jest Gold Gleam, czyli cień z serii Extra Lasting. One są suche, Wy na to narzekacie, natomiast moim zdaniem wystarczy mieć rozgrzane palce i po prostu trochę tam pokręcić w tym słoiczku, żeby odpowiednią ilość produktu wyciągnąć. I tutaj już macie odcień zdecydowanego jasnego złota, czyli coś dla osób o karnacji trochę ciemniejszej, dla fanek złota, albo po prostu dla ciepłych typów urody i coś bardziej neutralnego, co ja dzisiaj wykorzystam, to znowu cień w kremie, tym razem z paletki Color Trend, ta paletka się nazywa Flirty Eyes, Small Castic dokładnie, i to jest pierwszy ten z brzegu beżowy odcień, on daje bardzo naturalny efekt. Wszystkich tych cieni, jak już wspomniałam, możecie użyć jako samych na powiekę, albo zintensyfikować przy użyciu cienia pudrowego bądź rozświetlacza. I moim ulubionym takim rozświetlaczem w kamieniu do szczytów kości policzkowych z Avon jest cień do powiek z palety Healthy Glow. Tutaj mamy brąz i właśnie takie przepiękne białe złoto. Ten cień jest naprawdę ładny, on sam w sobie jest dość ok. Tutaj widzicie na dłoni, jak on wygląda. Nie jest może ekstremalnie intensywny, ale też poradzi sobie na szczytach kości policzkowych, jeżeli będziecie go chciały sama go nałożyć. Natomiast nałożony w inny sposób jest absolutnie bajeczny. Czyli najpierw nakładamy paluszkiem ten nasz produkt kremowy. Jeżeli wcześniej przypudrowałyście twarz, to pamiętajcie, żeby robić to bardzo delikatnie i ruchem wklepującym, a nie rozcierającym, żeby nie nabawić się takich nieestetycznych zaciepów na policzkach. Jak już nałożycie taką ilość, jak Wam się podoba, też nie za grubą, pamiętajcie też, żeby pominąć jakieś tam zmarszczki, ewentualnie linie mimiczne w okolicach oczu, żeby ich nie podkreślić, to na to pędzelkiem nakładamy cień. W moim przypadku cień. Jak widzicie, efekt jest bardzo intensywny, jest podbity, a przez to, że ta baza była taka właśnie ładna, perłowa, lekko, to moim zdaniem no, to rozświetlenie zyskało w ogóle inny wymiar. Natomiast z drugiej strony twarzy, na drugim policzku, pokażę Wam bardzo prostą technikę, może niekoniecznie przyszła wszystkim do głowy, no bo przecież nakładamy cienie na mokro, często na kanale o tym mówimy. Możemy też na mokro nałożyć rozświetlacz, ale tu znowu uwaga, jeżeli macie wcześniej przypudrowaną twarz, należy to robić ruchem delikatnym i takim lekko stemplującym, albo też nie pudrować po prostu wcześniej twarzy i pominąć to miejsce. Czyli nabieramy znowu nasz cień rozświetlający na pędzelek. Tutaj udało mi się znaleźć taki pędzel dość precyzyjny, który się mieści tutaj w tej wyprasce z cieniami i spryskuję dwukrotnie, jednokrotnie bądź dwukrotnie naszym sprayem utrwalającym z Avonu, który jest bardzo uniwersalnym produktem, i nakładam na policzki. Momentalnie widzicie, jak bardzo intensywny efekt otrzymałam. Bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że jest różnica między nałożeniem na taką perłową bazę, z tej strony ten rozświetlacz jest jakby taki gładszy, bardziej perłowy,
z tej strony natomiast taki bardzo intensywny złoty i tutaj widać to przebicie takiej srebrzystej bazy, po tej stronie tego nie widać. Dajcie znać, czy Wy takie techniki stosujecie, żeby podbić jeszcze bardziej efekt Waszego rozświetlacza, czy używacie rozświetlaczy przez cały rok, jestem bardzo tego ciekawa. No i dajcie znać, czy pomysły Wam się spodobały. I do następnego razu, buziaki!